Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Gierce Ninja. Dziś będziemy rozmawiać o rozwiązaniu SAP Gierce Risk Management. Które jest niezwykle ważne w kontekście zarządzania ryzykiem w organizacji. Cześć, witajcie. Dokładnie tak, Andrzeju. Dziś pokażemy Wam 5 kluczowych obszarów, które są niezwykle istotne w tym rozwiązaniu. Zaczniemy od planowania ryzyka. W tym pierwszym filmie demo widzimy, jak planować zarządzanie ryzykiem w kontekście wartości dla organizacji. Ważne jest, aby przeglądać cele, apetyt na ryzyko oraz progi ryzyka. Dokładnie. Również analizujemy hierarchię działań oraz kategorie ryzyka i gotowe szablony ryzyk. Dzięki tym informacjom możemy efektywniej planować zarządzanie ryzykiem. No ale bez gadania. Przejdźmy zatem do demo i pierwszego filmu. Ale zanim zaczniemy... Jeżeli podobają Wam się nasze treści, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. To pomoże nam się dalej rozwijać i docierać do większej ilości osób. Cześć, z tej strony Kamil i w dzisiejszym materiale wspólnie przyjrzymy się narzędziu SAP Gierce Risk Management, które pozwala organizacjom skutecznie identyfikować, oceniać i minimalizować ryzyko w różnych obszarach działalności. Tak jak już wspomnieli Filip i Andrzej, zarządzanie ryzykiem to proces, który składa się z kilku kluczowych etapów. W tej części skupimy się na planowaniu ryzyka. To pierwszy krok, w którym definiujemy strategię zarządzania ryzykiem, przypisujemy odpowiedzialności i określamy harmonogram działań. Cały proces rozpoczyna się od przeglądu informacji dotyczących organizacji, przypisanych do niej celów i powiązanymi z nimi ryzykami. Aby to zrobić, w sekcji Manage Risks przechodzimy do kafelka Organizations. W tym widoku możemy rozwinąć sobie wszystkie węzły organizacyjne, tak aby zobaczyć pełen obraz struktury. Następnie otwieramy główną gałąź, aby przeanalizować dane organizacyjne. Wszystkie podstawowe informacje dotyczące organizacji znajdują się w zakładce General. Kolejnym krokiem jest przegląd zakładki Objectives, gdzie sprawdzamy, czy przypisane cele strategiczne są zgodne z podejściem organizacji do zarządzania ryzykiem. Następnie przechodzimy do sekcji Risk Appetite, gdzie organizacje określają swoją skłonność do ryzyka. To kluczowe dla oceny, jakie poziomy ryzyka są akceptowalne. W dalszej kolejności przechodzimy do zakładki Risk Thresholds, gdzie zdefiniowane są progi ryzyka, które określają stopień istotności w zależności od kwoty oraz kiedy ryzyko wymaga eskalacji i dodatkowej analizy. Po ustaleniu strategii i poziomu akceptowalnego ryzyka możemy przejść do zakładki Risk Summary, gdzie podsumowujemy wszystkie informacje i upewniamy się, że organizacja jest przygotowana do kolejnych etapów zarządzania ryzykiem. Te zagadnienia poruszymy w kolejnych częściach, a tymczasem oddaję głos do studia. Fajny ten kontekst organizacji. Dobrze, że można ustawić poziom apetytu na ryzyko oraz progi poziomu dla ryzyka. No dobrze, Filip, to teraz przejdźmy do identyfikacji i opisu ryzyka. W tym obszarze łączymy ryzyka, ich czynniki, wskaźniki ryzyka, wpływy i reakcje. Możemy również wykorzystać funkcjonalność tzw. heatmap. Wow, ale to jest dużo. To świetne narzędzie. Pozwala nam zidentyfikować kluczowe ryzyka i, jak wspomniałeś, ich powiązania. Zresztą zobaczmy demo. Przejdźmy zatem do kolejnego etapu, jakim jest identyfikacja ryzyka. To na tym etapie organizacja analizuje potencjalne zagrożenia, przypisuje im właścicieli oraz odpowiednie kategorie i ocenia, które z nich wymagają szczególnej uwagi. Identyfikację ryzyka rozpoczynamy w kafelku Risks and Opportunities, który daje nam dostęp do wszystkich ryzyk zarejestrowanych w systemie. Po otwarciu listy ryzyk możemy wyszukać konkretne zagrożenie, np. Failure to attract and retain HR capital. Wchodząc w szczegóły ryzyka, mamy dostęp do kilku kluczowych zakładek. Zakładka General zawiera podstawowe informacje o ryzyku, takie jak jego opis i kategoria. W tej zakładce możemy również definiować i zarządzać czynnikami napędzającymi ryzyko, takimi jak np. nieodpowiednie warunki pracy oraz potencjalnymi skutkami powstałymi w wyniku jego wystąpienia, jak np. straty wizerunkowe. W zakładce Roles mamy możliwość wskazania osób odpowiedzialnych za ryzyko, właścicieli ryzyka oraz ekspertów w jego obszarze. W zakładce Key Risk Indicators znajdują się kluczowe wskaźniki ryzyka, które pomagają monitorować jego rozwój. Zakładka Responses to miejsce, gdzie przypisujemy strategie zarządzania ryzykiem, takie jak działania prewencyjne. Przechodząc następnie do zakładki Influence Risks,
Możemy uzyskać informacje o ryzykach, które są powiązane lub wpływają na siebie nawzajem w ramach organizacji. Na koniec warto również zapoznać się z ankietami znajdującymi się w zakładce Service. Stanowią one ciekawy sposób na identyfikację ryzyka, ponieważ umożliwiają one zebranie opinii ekspertów na temat różnych zagrożeń. Dzięki zebranym odpowiedziom możemy lepiej zrozumieć percepcję ryzyka w organizacji oraz jego potencjalny wpływ na działalność. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że SAP GRC Risk Management umożliwia identyfikowanie ryzyka w przyjaznej użytkownikowi graficznej formie. Możemy przejść do graficznego widoku poprzez kliknięcie przycisku Switch to Graphical View. Następnie system wyświetli nowe okno z grafem, na którym wskazane są m.in. wspomniane wcześniej czynniki i skutki ryzyka. Możemy dodawać nowe elementy ryzyka poprzez wybranie ich z menu znajdującego się z lewej strony, a następnie kliknięcie przycisku Add. W momencie, gdy ryzyka w organizacji zostały zdefiniowane oraz zidentyfikowane, warto zbiorowo przeanalizować ich poziom i prawdopodobieństwo wystąpienia. W tym celu ponownie przechodzimy do sekcji Manage Risks, a następnie kafelka Heatmap, który wizualnie przedstawia poziomy ryzyk w organizacji. Heatmapa klasyfikuje ryzyka według prawdopodobieństwa wystąpienia i wpływu na organizację, co pozwala szybko zidentyfikować najważniejsze zagrożenia. Klikając w konkretne komórki heatmapy, możemy przejść do szczegółowych informacji na temat ryzyk znajdujących się w danej kategorii. Dzięki omówionym narzędziom możemy skutecznie klasyfikować ryzyka i podejmować świadome decyzje dotyczące dalszej analizy. A o tym w dalszej części materiału. No, Filip. Podoba ci się? Podoba mi się ta heatmapa. Wiesz co, podoba mi się też ta możliwość przypisania osób do poszczególnych ról w organizacji oraz ta możliwość podpięcia wyników ankiet pod obiekt, jakim jest ryzyko. No to co dalej przygotowałeś, Filip? No, jeszcze mamy więcej ciekawych rzeczy. Przejdźmy teraz do trzeciego kroku, jakim jest analiza ryzyka. Okej, czyli analizujemy ryzyko za pomocą scenariuszy, symulacji oraz agregacji, aby tak naprawdę lepiej zrozumieć naszą ekspozycję. Ekspozycja jest kluczowa. Tak, przeglądamy profil analizy i wskazówki analityczne dotyczące wpływu negatywnego bądź pozytywnego na organizację. Warto też zwrócić uwagę na wspólną ocenę ryzyka. No ale przejdźmy do systemu. Okej, idziemy. Analiza ryzyka to szczegółowa ocena wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. To właśnie tutaj organizacja określa, jak poważne jest dane ryzyko i jakie działania powinny zostać podjęte. W celu przeprowadzenia analizy ryzyka ponownie udajemy się do kafelka Risks and Opportunities, gdzie ponownie jako przykład posłuży nam ryzyko Failure to Attract and Retain HR Capital. Po wskazaniu ryzyka przechodzimy do zakładki Risk Evaluation, która dostarcza szczegółowych informacji na temat ocenianego ryzyka. Jednym z kluczowych elementów oceny ryzyka w SAP GRC jest Collaborative Risk Assessment, w skrócie CRA. To proces, który angażuje wielu ekspertów w organizacji, umożliwiając zebranie szerokiego spektrum opinii i zwiększenia dokładności oceny ryzyka. CRA jest inicjowane przez właściciela ryzyka, który zaprasza ekspertów do jego oceny. W zakładce Risk Evaluation możemy zobaczyć, jak poszczególni eksperci ocenili dane ryzyko oraz czy ich oceny są zgodne. Oceny te mogą być wyświetlane w formie tabelarycznej lub graficznej. Pozwala to na szybką analizę rozbieżności pomiędzy ocenami różnych osób, a dodatkowo system także automatycznie wylicza średnią ocenę ryzyka. Po zakończeniu oceny ryzyka przechodzimy do zakładki Analysis. Najpierw klikamy na ikonę profilu analizy, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat analizy ryzyka. W tym miejscu sprawdzamy, czy ryzyko zostało ocenione metodą ilościową, jakościową czy punktową. Weryfikujemy też, jak system oblicza średni poziom wpływu ryzyka, czy uwzględnia tylko określone wskaźniki, czy bierze pod uwagę pełne spektrum ocen. Ważnym elementem jest także opcja Override Impact or Mitigation, która, gdy zaznaczona, pozwala użytkownikowi ręcznie modyfikować automatycznie wyliczane wartości ryzyka. Na koniec sprawdzamy też, czy w analizie uwzględniono inherentne, rezydualne i planowane poziomy ryzyka. Po zapoznaniu się z profilem analizy możemy przejść do szczegółów analizy ryzyka. Sekcja Analysis zawiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnej oceny ryzyka. Prezentuje wartości wpływu i prawdopodobieństwa ryzyka, które są określone na podstawie profilu analizy i wybranych metod oceny.
Wskazuje również, czy ocena została przeprowadzona dla ryzyka inherentnego, rezydualnego czy planowanego. Sekcja przedstawia finalne wartości oceny ryzyka oraz umożliwia jej modyfikację, jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Dodatkowo zawiera zestawienie kluczowych wskaźników oceny, które wpływają na końcowy wynik analizy. Sekcja Mitigation zawiera informacje na temat strategii i środków zaradczych wdrożonych w celu zmniejszenia ryzyka. Prezentuje ona listę powiązanych działań mitygujących, wskazując, jakie kontrole i mechanizmy redukujące ryzyko zostały przypisane do danego zagrożenia. Użytkownik może sprawdzić stan realizacji tych działań, czyli czy są one w trakcie wdrażania, zakończone, czy wymagają dodatkowych kroków. Sekcja pokazuje również efektywność zastosowanych mechanizmów kontrolnych i ich wpływu na zmniejszenie poziomu ryzyka. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych działań, użytkownik ma możliwość przypisania nowych strategii kontrolnych. Tym samym dotarliśmy na sam koniec analizy ryzyka. Filip, Andrzej, co jest następnym krokiem? No i Filip, co myślisz? No, połączenie na jednym ekranie ekspozycji na ryzyko oraz możliwości mitygacji tego ryzyka wydaje mi się ciekawym i sprytnym pomysłem. Okej, ryzyko nasze jest już ocenione. Przejdźmy zatem do... Odpowiedzi. Odpowiadamy i reagujemy. To lubimy najbardziej. Czyli na przykład mitygujemy ryzyko, równocześnie oceniając koszty i korzyści tej odpowiedzi. W tym obszarze przypisujemy reakcje, takie jak plany działań, automatyczne odpowiedzi. Możemy też przypisać polityki czy kontrolę. Tak, możemy również sprawdzić kompletność odpowiedzi, czy wszystkie ryzyka zostały zaadresowane, a co ważniejsze, jak skutecznie zostało to zrobione, a także wpływ na redukcję ryzyka. No ale co będziemy Wam opowiadać? Zobaczmy to w systemie. Zobaczmy. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka przyszedł czas na podjęcie konkretnych działań. W tej części zajmiemy się reakcją na ryzyko, czyli wyborem odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem. Pracę rozpoczynamy od wybrania dobrze już nam znanego z poprzedniej części kafelka Risks and Opportunities i wybrania naszego przykładowego ryzyka. Tym razem jednak przechodzimy do zakładki Responses. W niej możemy zobaczyć wszystkie działania przypisane do ryzyka. W sub-GRC Risk Management możemy przypisać trzy typy odpowiedzi na ryzyko. Działania mitygujące, czyli aktywne środki redukujące wpływ ryzyka i prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Polityki, czyli zasady i wytyczne określające standardy postępowania, które w przeciwieństwie do działań mitygujących nie są aktywnymi mechanizmami kontrolnymi, lecz stanowią ramy, w których funkcjonuje organizacja. I na koniec kontrole, czyli konkretne mechanizmy kontrolne, które mogą być powiązane z SAP proces kontrol i wykorzystywane do zapewnienia zgodności z regulacjami. Dostępne w tym widoku opcje pozwalają na przegląd przypisanych działań, ich właścicieli i ich wpływu na ryzyko. Możliwe jest również sprawdzenie, czy działania zostały wdrożone, w jakim stopniu i czy są aktywne. W razie potrzeby istnieje też możliwość dodania nowych działań lub modyfikacji istniejących w przypadku potrzeby dalszej redukcji ryzyka. Warto też zwrócić uwagę na to, że po wskazaniu wybranej odpowiedzi na ryzyko u dołu ekranu w sekcji Mitigation pojawia się informacja o potencjalnym wpływie tej reakcji na redukcję ryzyka wyrażoną zarówno w ujęciu procentowym, jak i finansowym. Po tej części materiału wiemy już, jak zarządzać reakcjami na ryzyko, ale to jeszcze nie koniec całego procesu zarządzania ryzykiem, prawda panowie? No wiesz co, Andrzej, podoba mi się to połączenie ekspozycji. No to super. Na ryzyko i próba zmierzenia tego, jak nasza odpowiedź obniża ten poziom rezydualnego ryzyka do akceptowalnego przez nas poziomu. Okej, Filip, to na koniec przygotowaliśmy absolutną perłę, ostatni materiał demo, czyli monitorowanie i raportowanie ryzyk. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. W tym filmie widzimy zgłoszone incydenty, ryzyk, kluczowe wskaźniki ryzyka, KRI, które stanowią system wczesnego ostrzegania. Tak, mamy również wiele kompleksowych raportów, takich jak przegląd ryzyka w odniesieniu do celów biznesowych, incydenty związane z ryzykiem, czy chociażby przegląd strat. Okej, zobaczmy zatem, jak to wygląda w systemie SAP-GRC. Ryzyka zostały już przez nas zidentyfikowane, przeanalizowane i podjęte zostały działania mające na celu redukcję prawdopodobieństwa ich wystąpienia i ich wpływu na organizację. Jednakże zarządzanie ryzykiem to stały proces i w jego ramach należy również regularnie monitorować ryzyka. Aby rozpocząć monitorowanie ryzyka, ponownie udajemy się do naszego ulubionego w tym materiale kafelka Risks and Opportunities i wybieramy interesujące nas ryzyko. Następnie otwieramy zakładkę Key Risk Indicators. W niej znajdują się kluczowe wskaźniki ryzyka, tak zwane KRI. Są to mierniki pozwalające ocenić, czy ryzyko wzrasta, maleje lub pozostaje na stałym poziomie. W
tym miejscu możemy przeglądać przypisane wskaźniki ryzyka, na przykład liczbę straconych dni wynikającą z nieplanowanych przerw pracy. Możemy też zweryfikować, czy wartości KRI są aktualizowane automatycznie czy ręcznie, na przykład na podstawie ankiet eksperckich lub danych z systemów SAP. Co jednak najważniejsze, możemy sprawdzić, czy któryś z KRI przekroczył dopuszczalne progi ryzyka, co może wymagać dodatkowej interwencji. Jeżeli kluczowy wskaźnik ryzyka osiągnie krytyczną wartość, system może automatycznie wygenerować alert lub zasugerować eskalację ryzyka do wyższego poziomu zarządzania. Oprócz śledzenia wskaźników KRI, organizacja może również analizować zarejestrowane incydenty i poniesione straty związane z ryzykiem. W tym celu przechodzimy do zakładki Risk Incidents. W niej możemy sprawdzić, czy w organizacji wystąpiły incydenty związane z danym ryzykiem. Możemy też zobaczyć, jakie były skutki tych incydentów, np. finansowe, operacyjne lub reputacyjne. Oraz możemy zweryfikować poniesione straty, np. utracone przychody lub koszty związane z zaistniałym problemem. Na podstawie tych danych możemy podjąć decyzję, czy konieczne jest wzmocnienie działań kontrolnych lub dostosowanie strategii zarządzania ryzykiem. W SAP GRC Risk Management możemy generować raporty i wizualizować dane dotyczące ryzyka. Aby to zrobić, należy przejść do sekcji Reports and Analytics. Tak jak wspomnieli Filip i Andrzej, mamy dostęp do szeregu raportów i wizualizacji, w tym m.in. do dobrze nam już znanej hitmapy. Poza nią natomiast warto zwrócić uwagę na przykład na podsumowanie ryzyk, dostępne po kliknięciu w kafelek Overview. Zbiorcze podsumowanie ryzyk to panel kontrolny, który pozwala użytkownikowi na szybkie monitorowanie sytuacji związanej z ryzykiem w organizacji. Jest to miejsce, w którym można szybko zidentyfikować najważniejsze ryzyka, sprawdzić bieżący stan zarządzania ryzykiem oraz przejść do szczegółowej analizy. Aplikacja daje również możliwość generowania klasycznych raportów, takich jak raport incydentów związanych z ryzykiem. Jest on dostępny po kliknięciu w kafelek Incidents on Risks. Ten raport umożliwia analizę incydentów związanych z ryzykami w organizacji. Dzięki temu użytkownik może śledzić, jakie rzeczywiste zdarzenia miały wpływ na zidentyfikowane ryzyka oraz jakie były ich konsekwencje. Tym oto sposobem dotarliśmy do samego końca naszego demo SAP GRC Risk Management. Serdecznie dziękuję za uwagę. Mówił do Was Kamil. Do usłyszenia. No nie zawiedliśmy się, Filip. No ale niestety, słuchajcie, to wszystko, co mamy dla Was. Czas płynie szybko i niebagalnie. Mamy nadzieję, że te filmy demo pomogą Wam zrozumieć lepiej, jak działa SAP GRC Risk Management. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami do samego końca. Do zobaczenia w następnym odcinku GRC Ninja. Cześć!